Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj milionerzy, powracam do tematu drabinek. Kolejna część drabinek. W dzisiejszym odcinku opowiem o drabinkach, przez które milionerzy nie powinni być nazywani milionerami. Mianowicie dlatego, że główna nagroda na samym czubku z milionem nie ma raczej nic wspólnego i jest dużo, w niektórych przypadkach dużo mniejsza niż ten tytularny milion. Ma na to wpływ oczywiście ekonomia, ale także wyobraźnia producentów. Nasz przegląd takich drabinek rozpoczynam od Gruzji. Gruzji, gdzie, o której zrobiłem odcinek. I tutaj mamy takie kwoty jak 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3000, 4000, 6000, 8000, 12000 i 20000 dali na czubku. Z czego 100 i 200 to są kwoty klasyczne. Z tej klasycznej 15, o której już wspominałem. Teraz przeskakujemy do Wenezueli, bo tutaj mamy 250 tysięcy w tamtejszej walucie. To się Bolivars chyba nazywa. Z tego co pamiętam. Tak, Bolivars. Główna nagroda, tak jak widzicie, ćwierć miliona Bolivars była. Natomiast na tej drabince mamy takie kwoty jak 100, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500, 2500, 4000, 6000, 10000, 20000, to nie jestem w stanie stwierdzić ile to jest, ale chyba 35000 i tutaj niewyraźnie, nie jestem w stanie tego zobaczyć. Nie powiem ile to jest. W każdym razie z tej drabinki mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć klasycznych kwot, czyli główna nagroda, czyli ćwierć miliona. Ale z klasycznej piętnastki również pochodzą 4000, 1000 oraz pierwsze trzy pytania, czyli 100, 200 i 300. Pierwsze trzy stawki. To było pierwsze drzewko z Wenezueli. Drugie drzewko, czyli tutaj mamy na czubie pół miliona bolivars. Czy nagroda poszła w górę? No chyba, że inflacja zadziałała. Tutaj z klasycznej piętnastki mamy raz, oprócz głównej nagrody, raz, dwa, trzy, cztery inne stawki. Czyli pytanie ósme 8000, pytanie piąte, czyli pierwszy próg gwarantowany 2000, a także pierwsze dwa, czyli 300 i 500. To są kwoty klasyczne, reszta to wynalazki, czyli 150, 90, 50, 30, chociaż takie stawki jak 3000 czy też 150 tysięcy w kręgach właśnie krajów, które mówią językami romańskimi, czyli w tych kręgach romańskich, kulturowych, takie kwoty są na porządku dziennym. I to są ich klasyki, ale w porównaniu z klasyczną piętnastką to są wynalazki. Austria. W Austrii mieliśmy dwa drzewka, takie klasyczne, gdzie można było wygrać milion euro oraz takie specjalne przy odcinkach specjalnych, gdzie na czubie było jedynie 75 tysięcy euro i tytuł Die Millionen Show w ogóle traci przy takich okazjach traci na znaczeniu jakimkolwiek. I tutaj mamy właśnie 75 tysięcy na czubie jako główna nagroda, przepraszam. No a jeśli chodzi o klasyczną piętnastkę, to tutaj mamy aż siedmiu przedstawicieli tej klasycznej piętnastki. A są to pierwsze trzy pytania, czyli 100, 200, 300, pierwszy próg gwarantowany 500, oraz 1000, 2000 i 4000. To są kwoty z tej właśnie klasycznej piętnastki. A na zakończenie tego odcinka wersja bułgarska. Bułgarskie drzewko, gdzie na czubie, to jest akurat wersja z 12 pytaniami, na czubie 200 tysięcy lewa. Jak już mówiłem w odcinku numer 402, który jest o bułgarskiej wersji milionerów, to jest spowodowane tym, że bułgarski lew stoi dwa razy lepiej niż polska złotówka. Po prostu jeden lew to jest jedna lewa, to jest 2 złote 20 grosz, 2,30 nawet. No coś w tym stylu, po tym kursie. I tutaj mamy, jeśli chodzi o klasyczną piętnastkę,
500, 1000, 2000 i koniec. Trzy kwoty. No i chyba, że porównamy je z drabinką 12-pytaniową z oryginału, z Wielkiej Brytanii. No to wiele się nie zmieni. Również będą tylko. No, będzie trochę więcej, jednak się zmieni. Gdybyśmy porównywali tą drabinkę, którą teraz widzicie, z oryginalną drabinką brytyjską, 12-pytaniową, 12-pytaniową podkreślam, tutaj mamy wzięte 50, 20, 10, 5, 2000, 1000 i 500. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kwot. 7 z 12. No to jest ponad połowa. I tak wyglądają przykładowe drzewka milionerów, przy których nazwa milioner traci jakiekolwiek znaczenie, traci jakikolwiek sens. Jest ich więcej. Chcecie więcej? Piszcie w komentarzach. Teraz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!